Cześć! Zanim przystąpisz do odsłuchu, wiedz, że ten odcinek sponsorowany jest przez Nozbe Teams. W opisie tego odcinka znajdziesz link do specjalnej oferty i zapraszamy serdecznie. Baw się dobrze i żyj szczęśliwie. Cześć i witajcie serdecznie. 377 odcinek jest z podcastu publicystyczno-publicystycznego. Powiedziałem to teraz bezbłędnie, ponieważ przed nagraniem tego odcinka powtórzyłem to chyba 8 razy. Odcinek podcastu publicystyczno-publicystycznego. Witam serdecznie Wojtek Wieman. Dzisiaj serdecznie witam także Andrzej Kotarski. Specjalnie zrobiłem Wojtku, widzę, że jesteś już zły jak bon. Żart z nazwiska, fajnie. Żart z nazwiska zawsze fajnie śmiesznie, się powiedział zaczęło. Paweł Pinat Orzech. Co tam panowie, co was słychać? Pinat to przynajmniej dobrze brzmi. No tak, Pinat. A Wieman to co, śmiesznie brzmi? Źle brzmi? To jest najgorsze, co można usłyszeć. Czemu? Nie źle. Wieman? No ja mam jakąś alergię na to, ale nie chodzi o alergię na to, że ludzie mylą, jak się mówi moje nazwisko, tylko po prostu dla mnie to tak źle brzmi, że po prostu aż zgrzytam zębami. Mm-hmm. Ale dobrze, że tego nie słychać. No nie, a z drugiej strony Wieman, wiedzący mężczyzna. No to jest taki żart, śmieszne. Wiesz, jak no śmieszne. Z podstawówki śmieszne. O, mniej więcej. Orzech, czyli albo orze. Czyli osoba, która orze i chy, to jest tak, że nie chcemy cię dalej nazwać, bo trzy kropeczki są. Bardzo ładne. Tak, to Paweł Orzech się podpisuje, Paweł Orzech, trzy kropeczki. Tak, bo ja jestem taki refleksyjny i lubię trzy kropeczki dobrze. Na końcu zdania zawsze dać. Tak wyglądają wszystkie maile ode mnie, że ja zakończam zawsze wielokropkiem, nie żeby ktoś się domyślał, jak się czuję. Projekt dojedzie na czas, trzy kropki. Ale no jakim oczywiście. Kosztem? Dobrze, zaczynaj Wojteczku. Ja mam wspaniały temat. Słuchamy cię. Wspaniały dla wszystkich nas, mm-hmm. ponieważ wspaniały dla Andrzeja, o. bo on uwielbia temat Bitcoinów. Kryptokurencji. No nie, już wiem jakiś o tym kraju, kto zapuścił. Nie, znaczy to jest akurat taki po prostu newsik, ale znalazłem lepszy, bo jest też coś, co uwielbia Orzech, czyli Kupa. Okej. Okay. I teraz te dwa tematy zbiegają się w bardzo ciekawym miejscu. Że Bitcoin to gówno. Znaczy, close enough. Ale nie. Okazuje się, farmerzy stwierdzili, że dorobią sobie parę groszy. Mm. I okazuje się, że są w stanie zbudować, i już to zrobili, takie specjalne instalacje do tworzenia biopaliwa właśnie na bazie ekskrementów krowich, okay. których bardzo dużo na farmie mają, no bo tak. Jakby to jest po prostu część ich życia. I to biopaliwo jest wykorzystywane już później do tworzenia energii, a ta energia jest wykorzystywana z kolei do kopania bitcoinów. I to jest w 100% odnawialna energia, absolutnie, w sensie, że tam naprawdę nie ma nic z zewnątrz i absolutnie wszystko jest zielone, a nawet bym powiedział, brązowe, że brązowe. Bardzo, no tak. Tak, zdecydowanie. Natomiast uważał, że jest to naprawdę jakby dość kreatywne podejście do tego, jak można ewentualnie wykorzystać, wiesz, nadmiar energii, bo de facto, jeżeli masz dużo kupy krowiej i umiesz, czy jesteś w stanie zainwestować właśnie w taką instalację biopaliwa, do wdrożenia biopaliwa, no to why not? W sensie to jest coś, co jak najbardziej możesz... O, dobre, why not? Bardzo dobre. Bardzo dobre. No i faktycznie... Jak Mike Van Tee, to jest why not? Kopią. Why not, nie? Why not? Jak, bo ty powiedziałeś why not? Prawda? Powiedziałeś takie słowa po angielsku i mi się skojarzyło z tym memem, który w ogóle, o którym będziemy trochę rozmawiać, bo jest ten filmik, który wrzuciłeś dzisiaj dla... Dzisiaj dla memo entuzjastów. Dla memologów. Dla memo entuzjastów, owszem, to tam było właśnie filmik z Mike'em Van Tee. Dlatego mi się to skojarzyło i tutaj bardzo ładnie będę most robił za chwilkę, ale to jeszcze Sane Pit, bardzo ładne. Ale tak, to jest taki króciutki newsik. Generalnie kosztuje to
18 tysięcy funtów, bo to gdzieś w UK zaczęli robić. 18 tysięcy funtów kosztuje cały ten rig, nie? W sensie, że ta instalacja właśnie do tworzenia biopaliwa plus, no i ona tam już później wszystko działa 24 godziny na dobę i ciach, nie? I chłopaki sobie tam normalnie zarabiają. Jest specjalna firma, która się zajmuje takimi instalacjami. Mają już ponad 250 klientów, więc naprawdę ten biznes się kręci, nie? W sensie to jest naprawdę, naprawdę ciekawe, że to stało się tak popularne. Dlaczego nie dorobić więcej, jeżeli mamy resursy, z których możemy skorzystać? Więc to taki króciutki newsik, żeby Andrzeja nie denerwować. Już mnie zdenerwowałeś. Ale myślę, że ciekawe to powiedzieć. Chodzi zdenerwowany. Bo pamiętacie, że na przykład dla globalnego ocieplenia i walki o środowisko zielone, bo ty powiedziałeś to jakby w kontekście zielonego newsa. Ja rozumiem, że to gówno już zostało wyprodukowane, ale pamiętacie, że tak. Jednym z tym ważniejszych producentów tych wszystkich gazów emisyjnych jest metan, który się wydziela przy kupkaniu przez sobie takiej krowy. Więc jeśli promujemy to, że krowy tutaj sobie pasiemy, hodujemy i tak dalej, jeszcze przy okazji wykorzystujemy do robienia, w cudzysłowie, teraz macham dwoma palcami obu rąk, czystej energii, bo i tak mamy produkt uboczny, to on i tak jest, i tak nam już nam skaził to środowisko, więc bardzo dziękujemy Bitcoinowi po raz kolejny. Wszystko, bardzo się cieszę. To są te newsy, które keep it coming. Tak. To ja bardzo proszę, specjalnie dla ciebie. Ja tylko wezmę ten most i ja chciałem porozmawiać o Wojtkowym newsletterze, o nowej rzeczy, która tutaj została, że tak powiem, wyprodukowana przez członka zespołu Jesus Podcast. Co? Pieniądze Wojtek robi sam. Nie wiedziałeś o memeleterze? Nie. O wow, no słuchajcie, ja wam opowiem z perspektywy klienta i mamy wywiad z autorem oczywiście produktu. CEO. Wojtek zrobił memeleter zgodnie z którymś śmieszkowym podcastem naszym. Gdzie to jest? Zaraz Wojtek ci da link. Jest też link w opisie odcinka, w razie czego oczywiście dla chętnych. I teraz uwaga, Wojtek zrobił faktycznie memeletter, czyli raz na dwa tygodnie, jeśli chcesz otrzymywać go za darmo, dostajesz na skrzynkę w weekend memeletter, czyli newsletter o memach, z najnowszymi memami, z historią memów. I jakby ja muszę przyznać szczerze, że jestem pod wrażeniem, bo to nie jest memeletter, gdzie ja dostaję zrzutkę z memuchów z tych, na przykład z memów rekreacyjnych z Telegrama. Nie. Tylko tutaj jest absolutnie historia. Ewidentnie widać, że człowiek, który to pisze, spędzi w internecie za dużo czasu. Jakby ja dzisiaj wysłałem również płatny, stwierdziłem, że będzie to użytek, że tak powiem, prywatny i pokazałem płatny newsletter Paulinie i ona to przeczytała i stwierdziła, że to naprawdę nie wygląda, jakby było napisane przez gimbazę, tylko to jest ewidentnie ktoś, kto to napisał, spędził czas w internecie, wiedząc, o co to są memy i tak dalej. I teraz ja chciałbym naprawdę ten memeletter Wojtkowi polecić, bo po pierwsze, no wiadomo, memuchy dobre, zawsze śmiesznie, to jest fajna rzecz. A Jake'u coś powiedziałeś i nie było cię słychać. A Wojtkowi poleciłeś memeletter? Wojtkowi tak oczywiście polecam memeletter. Wojtkowi polecić memeletter. Wojtkowy memeletter polecam. Wojtkowi. Bardzo fajna rzecz. Ja oczywiście z racji tego, że tak to u nas już jest, jak tylko Wojtek zrobił coś i zobaczyłem, że jest płatny tier, to od razu kupiłem, nawet nie patrząc, co to jest. I dzisiaj dostałem właśnie pierwszy płatny newsletter. On kosztuje $2 na miesiąc i jakby ja jestem zadowolony. To jest treść, której ja oczekuję, to jest treść, za którą ja te pieniądze będę płacić. Więc polecam wszystkim memeletter. Dla osób, które są niezdecydowane, czy memeletter warto płacić, ja powiem tak. Wydałem 10 zł na głupsze rzeczy, a z tego przynajmniej wyciągnąłem... Akurat ja znałem treść, która była. W sensie nie, że znałem na takiej zasadzie, że znałem, bo wiedziałem, co Wojtek mi powiedział, co tam będzie, tylko znałem na zasadzie, że już znałem, bo już śmieliśmy się z tej treści, która została w memeletterze wrzucona, ale jeśli jej nie widzieliście, to ja myślę, że to jest bardzo dobry kwasik. To jest bardzo dobre treści, które są do obejrzenia. I jeśli płacicie za bilety do kina 20-30 zł po to, żeby się pobawić parę dobrych godzin, to ja bym zapłacił za te dwa dodatkowe, czyli 5 zł za jeden z nich, po to, żeby sobie raz takiego kwaska tam pół godzinki, godzinkę spędzić, bo to jest rozrywka prawie jak w kinie, tylko trzepie w mózgownicę bardziej. Wojtku, ja chciałem cię zapytać, co było twoją inspiracją oraz czy da się na YouTubie zarobić?
Skąd pomysł, skąd pomysł na nazwę? Skąd pomysł na nazwę? Znaczy, rzeczywiście, wiesz, jak rozmawialiśmy, faktycznie podczas naszej rozmowy, podczas nagrania podcastu pojawił się pomysł, że i to nawet nie w tym odcinku, w którym polecaliśmy newslettery, tylko chyba wcześniej jakoś. Ja już teraz zupełnie nie pamiętam kontekstu, w jakim to się to padło, ale generalnie ja tak rzuciłem, że no już ja to, jeżeli miałbym pisać newsletter, to o memach, nie? Czy newsletter z memuchami. I ta myśl jakoś tak mi została w głowie i kiełkowała i stwierdziłem, że ej, no w sumie dlaczego nie. I jakby co jest piękne w newsletterze i co po drugim już wydaniu odczułem, jest to, że faktycznie review, z którego korzystam, a chciałem właśnie z niego korzystać, bo to jest jedna z najfajniejszych, inaczej, najprostszych metod na wysyłanie newsletterów, przynajmniej ja tak uważam. Edytor do pisania jest bardzo prosty, tam naprawdę nie ma żadnych kolorów, srorów, po prostu piszesz, wrzucasz zdjęcia, wrzucasz wideo, on to je embeduje bardzo fajnie i tyle. I właśnie o to chodzi. To znaczy tam nie ma żadnych marketingowego bullshitu typu wiesz, remarketingi, powracające maile, coś tam, bo to nie o to chodzi. W newsletterze chodzi o to, żeby wysłać komuś treść, on sobie ją przeczytał i się z niej cieszył. I fajnie, koniec. Andrzej kiwa głową, bo ja wiem, że Andrzej myśli oczywiście sprzedażowo, ale akurat w tym przypadku jakby sprzedaż, jeżeli się pojawia, a akurat w przypadku review jest to możliwe, że możesz wysyłać newsletter ludziom, którzy płacą i tylko nim. I to jest też bardzo fajnie rozwiązane, bo na przykład wiesz, ja decyduję podczas wysyłki, komu chcę wysłać ten newsletter. Czy całej grupie, czy wszystkim, czy tylko tym, którzy płacą. I jeżeli zaznaczy, że tylko tym, którzy płacą, to on na liście newsletterów w ramach mojego profilu, on się cały czas pojawia, natomiast jak się w niego kliknie, no to jest niedostępny i jest informacja o tym, że jeżeli chcesz odblokować tą treść, to po prostu musisz zapłacić. Więc technicznie to jest bardzo fajnie rozwiązane, bo znowu jest bardzo proste. Dla użytkownika jest absolutnie zrozumiałe, co jest schowane, co nie jest schowane i to, że właśnie jakby akurat review pozwala na to, żeby te newslettery można było też odczytywać w ramach jakby ich strony i tego landing page'a newsletterowego, to jest super rozwiązanie, bo ja mam takie poczucie, że to jest trochę takie blogowanie, nie? Tylko plus wysyłka na maila, więc to trochę ta funkcja Heja, gdzie mogłeś napisać maila do ludzi i on trafiał na stronę w formie notki, to tu jest no trochę odwrotnie, że najpierw piszesz maila do ludzi. No chociaż nie, no właściwie też, no właściwie dokładnie tak samo. I on też trafia jakby w formie notki na stronę, ale właśnie jest ten paywall, który można sobie odblokować i faktycznie czytać. Wszędzie wszyscy chcą pieniądze w internecie za rzeczy, ale z drugiej strony to naprawdę nie są duże pieniądze, a ja widzę, w sensie ja widzę wartość. W sensie to jest trochę na zasadzie jak Jaskier by mi piosenkę przyśpiewał, to ja mu dam wtedy 2 zł, 5 zł i ty właśnie, Wojtku, tym memeleterem przyśpiewałeś mi piosenkę i to jest takie wrzucenie. To jest bardzo fajne i to się też fajnie skaluje, na zasadzie za darmo 2, jak płacisz, to dostajesz drugie tyle, cena też nie jest duża, no ja to widzę, ja to czuję, no mi się to podoba, no ja to bym chciał więcej, no. No więcej to już się nie da. Ale faktycznie znaczy, zależało mi na tym, żeby próg wejścia był możliwie niski, bo uważam, że no jednak come on, to nadal jest newsletter o memach, nie? Jakby umówmy się, to nie jest newsletter biznesowy, gdzie ktoś czytając go może zwiększyć przychody firmy 3-krotnie. Z drugiej strony popatrz, Jakub Bielik, ten co pracował w Greensea. Biel. To ten, który na TikToku kiedyś X-Koma rozkręcał, no to on z takiego memletera mógłby naprawdę dużo pomysłów do robienia kolejnych kampanii wyciągnąć. Szczególnie, że ty memuchy masz zamiar też na przykład, to w ostatnim, ja już tutaj taki mały spoiler robię, że jak będą jakieś nowe memuchy, to podobno będzie takie miejsce, że Wojtek będzie te memuchy pokazywał, wrzucał na zasadzie, słuchajcie, mamy nowy gorący memuch na scenie i to jest ogromna wartość i to trochę bez żartu.
Bardzo dużo zaspoilowałeś, ale już trudno, dobrze, tak, rzeczywiście są takie plany, że dla osób, które płacą oprócz samego jakby newslettera, który pojawia się raz na dwa tygodnie, znowu, znaczy ci, co płacą, dostają po prostu raz w tygodniu maila, to będzie jeszcze, będą jeszcze ekstrasy i będę nad tym pracował, natomiast no, to jest o tyle fajne dla mnie przynajmniej, że w ramach małego wycinka czasu, który jestem w stanie poświęcić na dodatkowe projekty, który poświęcałem w sumie do tej pory na kanał Dziękuję za suby, RIP, Rest in Peace, pamiętamy, to stwierdziłem, że hej, to może coś takiego. Memy są jakby częścią mojego życia i szukam nowych, cały czas obserwuję miejsca, w których te nowe się pojawiają i dla mnie to jest po prostu część mojego DNA, więc stwierdziłem, że hej, no mogę się tym podzielić, a że wiedzę o memach mam niezłą, uważam, to dlaczego nie? I tak szczerze mówiąc, jeżeli ktoś zasubskrybuje ten newsletter i na przykład, nie wiem, zajmuje się social mediami dla kogoś tam, nie? I chciałby spróbować porobić memy albo spróbować takiej komunikacji, to może lektura tego newslettera jak w ten świat memów go wprowadzi trochę bardziej i chociażby po to, żeby poczuć się swobodniej właśnie w tym świecie. A to już jest coś, nie? W sensie jak czujesz się swobodnie, to możesz robić rzeczy odważniejsze. Wszystko zależy oczywiście od klienta, dla którego pracujesz i tak dalej, bo to też nie zawsze dobrze działa. Więc, ale jeżeli jest klient otwarty na taką, tego typu komunikację, a czujesz się zagubiony w świecie memów, to może rzeczywiście memletter jest dla ciebie. To ja mam pytanie. Dlaczego no? Ja o nim nie wiedziałem? Andrzej, nie wiem. Może ma tydzień. Pisałem o nim na Twitterze. Nie. Pisałem o nim na Telegramie. Gdzie? Na grupie jest wąsaczy. Widzę, że rzadko czytasz chyba. Trochę, no słabo, Andrzej. To jest twoja wina, a nie moja, że nie słyszałeś o tym, więc proszę się zapisać i nie gadać. Zapisałem. Zapisać się można na hapaj.memletter.pl. Hapaj przez samo H oczywiście. A czemu to tak się nazywa Hapaj? No to jest, super się nazywa Hapaj Memletter. No chłopie, no. Hapaj. Hapaj do dzioba, hopi. No. Do dzioba. Jak to będzie po czesku, Andrzej? Hapajecku do dziobiczka. Czy tak to będzie? Nie sprowokujesz mnie. Mój czeski jest tylko dla zaufanych. To ja tylko wytłumaczę, że Andrzej w ogóle nie zna czeskiego. Duże słowa. Tak, byłeś dobrze, kiedyś w Czechach? Dobrze, byłem. W zeszłym tygodniu byłem w Czechach. Ahoj, Josem Andrzej. Witam was serdecznie w podcastyku Yes Los Podcast. Moi pobratymcy do mikrofonku mówią, a ja jestem ten trety. Jak ten krytyk. No. I powiedzcie mi, że to ja nie znam czeskiego. To wycofuję absolutnie wszystkie moje słowa, które cię szkalowały do tej pory. Tadek z naszego forum jest chyba, tak? Z Czech. Ja już czekam na komentarz Tadka. Jak nie przesłucha tego odcinka, to ja go oznaczę specjalnie. Oj tak. Dobrze. Fajnie. W sensie tak, ja naprawdę się cieszę z tego monitora i to jest jedna z takich niewielu rzeczy, które chciałbym dostawać na maila i faktycznie mi się to podoba. Ja też lubię, Wojtek, jak piszesz, bo ty piszesz w bardzo taki profesjonalny sposób o memach. I to jest wspaniałe. I naprawdę, jak czytam te zdania, które tam są, no one są takie bardzo, wiesz, na zasadzie, to jest człowiek, który ma przynajmniej 30 lat, który, wiesz, jakby... Dzięki, stary. No dobra, nieważne. Więc fajnie, bardzo się cieszę, oczywiście hapaj.memletter.pl. Bardzo serdecznie zapraszamy do tego, żeby Wojtkowi dawać pieniądze. Cześć. Ten odcinek jest sponsorowany przez Nozbe Teams i chcemy, żeby to była taka fajna reklama, żeby to dobrze brzmiało, że i tak wiecie, że tak fajnie jest. I chcemy powiedzieć wam, że Nozbe jest w ogóle bardzo fajny. My z Nozbe korzystamy w naszym zespole tutaj jesłosowym. I Nozbe Teams jest narzędziem, które pozwala zarządzać zadaniami i współpracą w zespole. Darmowa wersja działa do 5 projektów lub 5 członków zespołów.
Są aplikacje na urządzenia mobilne, tablety, jest też fajna strona w przeglądarce. Jak na razie dobrze idzie ta reklama, więc mówię dalej. Dzięki Nozbe Teams możecie sobie ogarnąć chaos komunikacyjny w zespole. Zmniejszycie liczbę maili, czatów, jakichś nieprzeczytanych wiadomości, miliona kanałów i tak dalej. Wszystko możecie rozbić w Nozbe Teams. W opisie naszego odcinka macie link do wyjątkowej oferty w opisie, takim, co tam jest pod spodem. I tam jak klikniecie, dostajecie zniżkę, a my dostajemy z tego pieniądze, więc super fajnie. Oraz polecamy serdecznie podcast Nie ma biura, w którym wystąpiliśmy każdy z nas osobna, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak pracujemy z domu. Także to była taka reklama Nozbe Teams. Nozbe Teams, polecamy Jesus Podcast. W opisie macie link. Słuchajcie, ja mam temat taki, który nie spodziewałem się, że będę miał tydzień temu, jak nagrywaliśmy podcast. O. Ponieważ ja kupiłem AirPodsy Pro. Możemy za tydzień? Możemy za tydzień? Dlaczego za tydzień? Bo ja też mam swoje słuchawki, ja jeszcze czuję, że zresztą ty też powinieneś to samo czuć, ale to ja będę tym odpowiedzialnym, tak? Że jak zrecenzowałeś się przez pół dnia, to nie jest najfajniejsza recenzja w historii. Ale ja nie używam ich pół dnia. No dobrze, to używałeś ich dzień. Tak, pełen ale dzień. Ja, wiesz, ale ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Ja nawet to nie jest recenzja, bo jakby recenzja to już była, tylko ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Bo Jorzech je kupił po to, żeby mieć słuchawki. To nie ten podcast, Orzech. Kupiłem je po to, żeby mieć słuchawki, które mają wyciszenie tła z racji tego, że zapowiada się, że będę gdzieś być może wyjeżdżał w wakacje. W sensie, że może w jakimś pociągu będę, a jak Bóg da, to może i w samolocie. Jesteś zaszczepiony, tak, to jest ważne. Tak, to jest bardzo ważna informacja. Oczywiście jestem zaszczepiony, liczę klamki jak tylko mogę, żeby sprawdzać, czy szczepionka dalej działa. Tak, to się tak było napisane na karteczce, którą dostaliśmy wszyscy od George'a Sorosa. I teraz... Razem ze 100-dolarowym tak, banknotem. Tak, tak, i z taką wkładką Poznaj Żyda swego. Bo to George Soros. Dobra, uwaga, słuchajcie, chodzi o to, że... Ja kupiłem te słuchawki po to, żeby móc mieć faktycznie ANC. I to ANC w tych słuchawkach oczywiście nie jest jakby doskonałe, szczególnie w porównaniu do słuchawek, których korzysta Andrzej, tych i Sony XM, duża, bardzo dziwna nazwa, XM3 czy coś takiego, które mają bardzo dobre wyciszenie tutaj. Tak. I 4, okej. Okay. Ale one są na tyle spoko, że jak siedzę u siebie w biurze, gdzie jest szum komputera i tak dalej, to siedzę w absolutnej ciszy, co jest absolutnie fajne. Absolutnie, absolutnie. Absolutny odcinek to będzie i to jest, proszę, tytuł odcinka absolutny. No. Przypominam ci, że jakieś 20, no dobra, już z minutę temu powiedziałeś, że nie będziesz ich recenzował. Nie, bo ja nie chcę recenzować, ja chcę tylko powiedzieć właśnie to była pierwsza rzecz. I druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest tylko tak, bo jakby to jest trzecie mocno recenzować, to są AirPodsy, co tu jest do powiedzenia? Chcę tylko powiedzieć drugą rzecz, bo dla osób, które zastanawiały się na przykład, czy, bo one są dokanałowe, nie? Ja na przykład nie lubię słuchawek dokanałowych, nienawidzę jak psa dokanałowych słuchawek. I okazuje się, że one w uszach nie czuć ich tak bardzo mocno, jakby były dokanałowe, takie stricte, co jest bardzo interesujące. I przeczytałem sobie, że one mają ten takie, że jak wkładasz je do uszu, to one mają ujścia na powietrze i ci się nie robi zapowietrzenie w uszach, co jest dużym problemem w innych słuchawkach dokanałowych. Więc jak ktoś nie lubi słuchawek dokanałowych, a na przykład kuszą go AirPods Pro dlatego, że czy to jest niesłyszący i chciałby skorzystać z feature'ów, które niedługo będą oferować w iOS 15, czy po prostu chciałby skorzystać z niektórych, wiesz, z wyciszenia tła, czy tam z tego special audio i z całej tej reszty, to specjalnie zrobiłem tym razem, to polecam. W sensie polecam, żeby sprawdzić, bo one mogą być, mogą nie być tak bardzo do kitu jak na przykład inne słuchawki dokanałowe, nie? To jest taka bardzo ważna rzecz. Duża jest różnica między w uszach tymi, a w uszach Beatsami. To jest taka rzecz. Okay. A dlaczego akurat AirPods Pro kupiłeś, skoro jakby teoretycznie założenie jest takie, że będziesz je miał do podróży? Wydaje mi się, że tak podróżowo zwykle, szczególnie, wiem, jeżeli mówimy o samolocie, czy jakiś taki, wiesz, czy pociągu nawet, to raczej właśnie słuchawki takie nauszne tak, się nasz Markis tu kupił i kupił pod podróże i nie zrecenzował w podróży i właśnie zrecenzował te słuchawki. Nie, bo teraz uwaga, dlaczego w ogóle kupiłem te, a nie takie jak ma Andrzej na przykład, bo ja bardzo chciałem, żeby to były słuchawki, które będą miały
ten chip Apple'owski po to, żeby można było szerować audio w pociągu. I teraz miałem do wyboru już takiej opcji albo te AirPods Pro, albo AirPods Max. No nie, no to już wiadomo, to żaden dokładnie. Wybór. I dlatego padł wybór na to. A szerowanie audio, co wytłumacz mi, o co chodzi, bo ja się domyślam, ale jak to niby działa na tym jak masz iPhone'a, iPada lub Maca i masz słuchawki, które mają te chipy W1, H1, to istnieje, jest taka możliwość, że w iPhone'ie, jak wybierzesz sobie pierwsze słuchawki, o nawet teraz, jak masz podłączone swoje AirPods Pro, to pod nimi, jak klikniesz sobie... wejdziesz w control panel, ten, który ściąga się z prawego górnego rogu, tam naciśniesz sobie na tą ikonkę od playingu, co jest, żeby wybrać źródło dźwięku. I teraz będziesz miał tam słuchawki swoje AirPods Pro i pod nimi będziesz miał share audio. I możesz wtedy podłożyć... Jeżeli w zasięgu są drugie słuchawki włączone w uszach osoby, która chciałaby jeszcze usłyszeć muzykę. Przesunąć te słuchawki właśnie drugie i je podłączyć temporarily do tego samego urządzenia i w ten sposób ja i Paulina możemy siedzieć i oglądać na tym samym iPadzie ten sam serial na dwóch parach słuchawek. I to było dlatego kluczem, więc chciałem mieć ANC i chciałem móc w dalszym ciągu oglądać coś, jakby szerować muzykę czy film z jednego urządzenia. I dlatego padło na te słuchawki. Bo gdyby miało paść na jakby słuchawki tylko z ANC, to prawdopodobnie dokonałbym podobnego wyboru jak ty, o którym będziesz mówił, rozumiem, w przyszłym tygodniu. No a ja chciałem, żeby to było H1 W1, więc miałem do wyboru albo te, albo Maxy. I co też jest ważne? Jakby to są moje główne słuchawki w tym momencie, te AirPods Pro, więc jak na przykład dzisiaj wychodziłem, to słuchałem na nich muzyki a drugie słuchawki, w sensie te moje poprzednie AirPodsy, no to one, zmieniła im się naklejka z niebieskiego wąsa na różowy wąs. Nie wiem, czy to w jakikolwiek sposób jest mówiące, co się z nimi dzieje, czy nie. Ale tak. Ja jestem ciekawy, jak ty je wyczyściłeś. Już ci powiem. Otóż mam specjalny alkohol izopropylowy, który wziąłem sobie, on jest specjalnie do czyszczenia urządzeń elektronicznych, na patyczek taki jak do uszu, taki wiesz, ten, i po prostu tym ładnie oprzyściłem z każdej strony. Do tego na nich była ta naklejka, która zostawiła ślad od naklejki, no i ten jakby taki w cudzysłowie, to kurz taki wiesz na zewnątrz, to też również można było wziąć chusteczkę z alkoholem tym właśnie i zetrzeć i to bardzo szybko, bardzo ładnie zeszło, więc one są czyściutkie jak łza. No i ja do tego staram się myć uszy raz na dwa tygodnie, więc to też pomaga. Okej, ale to są zwykłe, zwykłe słuchawki, tak? Tak, zwykłe AirPods. No w samolocie będzie ciężko na nich słuchać. W samolocie będzie ciężko, w pociągu są good enough. Znaczy, jak dla mnie ciekawe jest to, że dla ciebie aż tak ważnym było featurem to dzielenie tego audio na ten moment, na tę chwilę, moment, w którym będziecie słuchać tego razem, ale to jest, to był czynnik, bo to nam się wielokrotnie zdarzało, że robiliśmy coś w tę stronę i tak. Dlatego tak zrobiliśmy. To wszystko można też rzucić w koszyk postracjonalizacja zakupu AirPodsów Pro, które po prostu bardzo chciałem mieć, chęć posiadania. Tak. Właśnie wiem, że byłeś dość dużo, długo sceptykiem. I jako człowiek, który posiadł te słuchawki, stwierdzam, że one są bardzo spoko i robią te zadania, o których ty mówisz przede wszystkim, że ja już... I to jest właśnie... To jest ten właśnie dobry moment, gdy kupiłeś się pod podróż i ja leciałem już w AirPodsach Pro samolotem, więc mogę wszystkim zainteresowanym tym tematem powiedzieć, że faktycznie słychać ten szum samolotu, który jest absolutny i niezaprzeczalny przez całą podróż nam towarzyszy jako ten białe tło, jest radykalnie wycięty, ale nie jest wycięty do końca, ale różnice... Żadne słuchawki nie dają takiego wycięcia. Te by wycięły mi w 100%. Bo nawet jak sobie puścisz jeszcze muzykę, to nawet na AirPodsach Pro nie będziesz słyszał tego. A mi chodzi bardziej o jakbyś sobie je po prostu założył na uszy i tylko w nich siedział. No niestety olbrzymim minusem AirPodsów Pro jest to, że nie zrobisz tego tak, że będziesz miał całą podróż wyciętą, bo będziesz w pewnym momencie musiał naładować te słuchawki. No ale to z drugiej strony. Niestety, ile im godzin? Dalej w las, no tym będzie gorzej. No tak, ale to z każdymi słuchawkami tak jest. Nie 6,5 godzin na starcie niby mają.
problem jest taki, że ja tych 6,5 godzin nigdy w AirPodsach Pro nie doświadczyłem, a teraz jest coraz gorzej. A no, pewnie jesteś świadomy tych swoich tak, AirPodsów, nie no, oczywiście. Które ja też nie mam zamiaru latać 6,5 godzin raczej tak często. No tak, chociaż tak, kto tak, tam ja ich rozumiem, wie, tylko... kto tam ich wie, jak oni te loty będą znowu robili naokoło, to... Nie, no ale wiesz, chodzi mi o to, że one dają radę i ja na przykład też zresztą właśnie dlatego chciałem sobie dać jeszcze chwilę, bo to są dla mnie nowe słuchawki. Ja kupiłem Panasonica z ANC i w przyszłym tygodniu chętnie o nim opowiem trochę więcej, ale właśnie też wynikiem było potrzeba posiadania takich prostych, zwykłych słuchawek do chodzenia po mieście, które mi pozwolą na przykład posłuchać audiobooka lub podcastu, bo w AirPodsach zwykłych nie jestem w stanie tego zrobić no ja komfortowo. Ja kurczę niestety boję się chodzić i nie będę tego robił, schodził z włączonym ANC. I to jest jedna rzecz, która mnie boli. I to nie jest jakby nawet rzecz recenzencka, tylko no w AirPodsach masz wybór. Albo uruchamiasz ANC, albo uruchamiasz Transparency Mode, albo nie masz żadnego z tych. Hmm. Ale nie możesz zrobić czegoś takiego, że uruchamiasz Transparency Mode i wycinasz troszeczkę, w sensie, że tylko troszeczkę tego tła dajesz. Bo ja na przykład chciałbym móc wyciąć 90% tła i zostawić sobie tyle, żeby mnie samochód nie walnął, no ale w tym wypadku będę musiał chodzić z Transparency Mode'em włączonym, no bo inaczej jakby to jest niebezpieczne. Nie, z Transparency Mode'em ja nigdy nie będziesz chodził, bo będzie dla ciebie to on będzie jeszcze wzmacniał te dźwięki, ale jak masz tryb wyłączony, to jest good enough, ale ja jeszcze z ANC-kiem nigdy nie miałem problemów, bo on nie jest właśnie, jak ruch uliczny, on jest ci w stanie, jesteś go w stanie usłyszeć, bo nie są aż tak doskonałe. Właśnie to chciałem powiedzieć, że generalnie ruch uliczny czy samochody przejeżdżające spokojnie, natomiast faktycznie jest coś takiego, że trochę tracisz taką przestrzenną orientację, jeżeli chodzi o na przykład ludzi wokół ciebie. Że jeżeli ktoś idzie za tobą albo jest z boku, to możesz się dynamicznie odwrócić i go walnąć niechcący, bo po prostu wiesz, takich rzeczy nie słyszysz. Ale samochody to wiesz, spokojnie. Tak, ja też. Na rowerze można jeździć nawet bez problemu, więc myślę, że to nie jest aż tak straszne. Ja też nie? Tak sądzę, że bez problemu za ANC po mieście się można poruszać. Okay. Jako pieszy. Zresztą sam sobie potestujesz po sprawie. Na razie wychodziłem niedaleko i jakby stwierdziłem, że z Transparency Mode'em, ale rozumiem, może spróbujemy. Transparency Mode'em to chociaż z off-em chodź. Bo Transparency Mode ci całą ulicę zbiera. Wiem, ale z drugiej strony ja wtedy nie boję się. To jest super alert. No tak. Ja lubię mieć te oczy w ręcach. Jak lubisz było. Miejską Zresztą dżunglę. Jakbyś miał wyłączone, to trochę mniej to baterii by używać, no, nie? A Wojt, używasz AirPodsów Pro cały czas? Cały czas. Jesteś zadowolony? Kupiłbyś jeszcze raz? To są moje główne słuchawki. Słucham? Kupiłbyś jeszcze raz? Oczywiście. Kurde, mnie wkurzają już jeśli chodzi o przerzucanie tych urządzeń. Bo to jest dla mnie feature, który... A to nie wiem, jakoś nie doświadczyłem jakichś problemów. Feature, który miał być selling pointem. Kurde, jest to gówniane powiedziane. O, dobra. Czyli cecha produktu, która miała być przekonywać mnie do zakupu. Aha. I kurde, wszystko muszę robić ręcznie. Ja myślałem, że to będziesz, będę sobie cykał między urządzeniami i tak dalej. Ja, co już mówiliśmy, na MacBooku nie jestem w stanie odebrać połączenia. Jak dzwoni do mnie telefon, ja to muszę to ręcznie poprzepychać. Tylko to jest zjebane wszędzie. To jest moja opinia. No, jakby odbieranie połączeń telefonicznych na komputerze nie działało chyba nigdy. Kiedyś działało. Ale w sensie, że reale był dłużej niż przez tydzień. To jest dramat. Ja nigdy z tego nie korzystałem. Jak dzwoni mi komputer, to mam takie, o, nigdy w życiu, gdzie jest mój telefon? Naprawdę. Nie. Ale no dobrze to. Więc ja jestem bardzo ciekawy tych twoich recenzji, tych twoich słuchawek, dlatego że no, dobrze mieć drugą parę z wyliczeniem tła ewentualnym. Szczególnie, że jeśli, bo ona jest z tego co pamiętam bardzo tania, więc to też jest dobry, znaczy bardzo tania, no jest tania. 350 zł zapłaciłem. No to jest ewidentnie tańsza niż AirPods Pro. Także, a ja akurat mi się udało trafić na promocji 849, więc też całkiem nieźle. No. I dobrze, to był mój temat, który miałem, a to przy okazji, jeśli jesteśmy przy MacBookach i tak dalej, to też wam powiem taką ciekawostkę. Bo byłem Apple nie gadaliśmy. Byłem ciekawy, my wszyscy tutaj jesteśmy w dobrym miejscu, jeśli o to chodzi, ale byłem ciekawy, kiedy Apple zacznie wycinać feature'y i będzie dodawać je tylko do MacBooków, czy do urządzeń z chipami M1, no nie? No bo jakby wszyscy byliśmy przekonani, że to się kiedyś wydarzy i już. W sensie pierwszy macOS, który będzie
obsługiwał także wszystkie nowe urządzenia z procesorem M1, już zawiera feature'y, które na Macach z Intelem po prostu nie będą działały. Wszystkie są związane w jakiś sposób z Neural Engine, którego po prostu Intel nie mają. Natomiast zabawne jest to, że jak ktoś na przykład, wiesz, kupił sobie Intela, to już teraz feature'y, które były pokazane na prezentacji jako jedne z key feature'ów, no nie? Tak naprawdę dla u niego nie będą działać. I mówimy tutaj o takich rzeczach jak portrait mode w FaceTime'ie. Nie będzie to działać na Intelach. Kopiowanie live text, czyli coś takiego, że kiedy zobaczysz zdjęcie, wiesz, jakiś obrazek, żeby było jakaś tam... Mm-hmm. Możesz skopiować ten tekst, ale on nie jest jakby mądry. Czyli, że jak masz ten numer telefonu, to możesz go skopiować, ale on nie jest pokazywany jako numer telefonu, tak samo adresy nie są pokazywane jako adresy, tylko jako zbiór tekst. Po prostu jest OCR de facto, nie? Ale to wystarczy, tak. Bo to sobie wkleisz w notatkę i dziś wtedy notatka zamieni to na numer telefonu sama. Tak, text to speech w większej liczbie języków podobno nie będzie, na przykład szwedzki, duński, norweski. Naprawdę? Tak. Jak dziwnie. On device keyboard dictation that performs all processing completely offline nie będzie dostępne dla urządzeń z Intelem, czyli... No tak. I dodatkowo wcześniej dyktowanie było do 60 sekund i na Intelach dalej będzie 60 sekund, na MacBookach z M1 w tym momencie będzie unlimited. Znaczy jak mówisz, to po prostu będzie zapisywał ten tekst, tak. Więc... A to mi się podoba, to jest fajne, bo dyktowanie w ogóle działa całkiem nieźle. Ja ostatnio pierwszy raz mi się zdarzyło, ty mówiłeś o tym guziku F5, tak. Nie? Że tam jest mikrofon. To ja na nowym iMacu też zobaczyłem, że kurde, co to za guzik, nie? I nacisnąłem i faktycznie podyktowałem maila jednego i to zadziałało przecudownie. W sensie ja dawno po prostu nie korzystałem, bo wiem, że ta funkcja jest już od bardzo dawna, ale też nawet nie byłem świadomy tego, że jest 60 sekund ograniczenie, a teraz faktycznie... Kurczę, no można będzie podyktować rzeczy, nie? Ja cały czas myślałem, że może uda się tak to spiąć i wiem, że ludzie robili jakieś haki, ale mi się nie udało tego nauczyć. Tak, żeby można było zrobić transkrypcję audio, to znaczy, żeby puścić na przykład materiał wideo i żeby on mi to zapisał w formie, wiesz, tekstu. Wiadomo, że tam przecinki czy jakieś tam inne pierdy to się wyedytuje, ale chodzi o to, że no to naprawdę jest czasochłonne bardzo, jeżeli robisz to ręcznie, czyli po prostu słuchasz i spisujesz ręcznie. A to się bardzo przydaje, wiesz, no wszyscy youtuberzy teraz robią napisy po to, żeby Google ich lepiej widział. No to teraz jak będziesz bardzo chciał pohakować, to możesz na jednym urządzeniu puścić wideo, a na drugim puścić dyktowanie. No tak, teoretycznie no ciekawy jestem, czy to zadziała, więc będę testował. A propos jeszcze M1-ki, to chciałem powiedzieć, że to wcale nie jest taki super procesor, bo ja już widziałem przynajmniej trzykrotnie okienko nie mam pamięci, proszę państwa, proszę mi zabić kilka aplikacji. No. W sensie, że ta strona coś tam ładuje się za wolno i coś tam tak w przeglądarce? Nie, jest zupełnie systemowe takie powiadomienie, że skończyła się pamięć w systemie i trzeba zabić apkę, bo inaczej nie pojedziemy dalej. No to ty mówisz, przepraszam bardzo, o swoim iMacu w 16 giga. Tak. To ja nigdy czegoś nie miałem. Ja też tego nigdy nie widziałem. Na czym to było? To ja podpowiem, że oczywiście dopchałem go hardkorowo, w sensie on ma dwóch użytkowników zainstalowanych, znaczy skonfigurowanych, tak? Jestem ja i Jarlena. Jarlena na swoim koncie usera puściła Handbrake'a. Handbrake jest open source'owym programikiem do przemielania wideo. Nie? W sensie po prostu konwertuje wideo z jakichś tam na przykład MKV-ek na MP4-ki. Potrzebuje tego, MP4-ki zajmują mniej miejsca w większości przypadków przynajmniej, więc czasem sobie przemiela. No i puściła sobie mielenie tam jakichś plików, wideo, a ja już byłem u siebie zalogowany, więc to dalej się działo w tle.
A ja tam uruchomię, wiesz, premierkę, czy Audition, czy jakieś inne rzeczy i no niestety, ale iMac powiedział, że sorki, ale nie damy rady. Z drugiej strony pamiętajmy, że Handbrake jest mimo wszystko wymagający, w sensie Handbrake jest bardzo wymagający. Jest na maksa wymagający, a oprócz tego nawet podejrzewam, że nikt się jeszcze tam z chłopaków, bo to open source, tak. To z tych chłopaków dzikich nie zastanowił nad tym, czy warto zrobić w ogóle wersję na M1, bo to wiesz, gdyby był dostosowany do M1, to prawdopodobnie byłoby wszystko ok, a to wiadomo, że leci przez jakąś rozetę czy inne cuda, więc no niestety, ale zeżarło. Także na Macu Pro nie widziałem nigdy takiego monitu. Prawda jest jeszcze taka oczywiście, że mam tam 64 giga RAMu, a nie 16, więc trudno to wypchać tak maksymalnie, ale faktycznie no, udało mi się zabić M1. Uważam to, że za jakiś rodzaj osiągnięcia możecie mi dać medal. Czy to znaczy, że jeśli w przyszłości będzie sytuacja, że Apple Computers Incorporated California będą na przykład sprzedawać Maca, Maca Pro, M1X Mac Pro, to czy ty będziesz wtedy tym takim produktem zainteresowany jakoś? Myślę, że w najbliższych latach raczej nie. W sensie, wiesz, no to nie oszukujmy się, to była bardzo wyjątkowa sytuacja, zdarzyło się to, mówię, trzy razy, ale jestem, naprawdę wiesz, tylko dlatego, że jestem po prostu ciekawy, czy skoro... Czy jest to warte 20 tysięcy złotych, żeby nie robić tych dwóch rzeczy na raz? Nie wiem, ja tak po prostu pytam. Znaczy, wiesz, gdyby Handbrake działał u mnie faktycznie 2.4H, nie? No to może bym się zastanawiał, ale to nie jest tak. No to oni tam mieli, wiesz, w tle i niech sobie mieli. Ale głośno się robi wtedy w ogóle tak, no. By the way. Naprawdę wieją te wiatraki niesamowicie. To tak jak bo na co dzień normalnie przy zwykłej pracy i nawet przy montażu wideo, to on jest cichutki po prostu bez żadnego problemu. Ale faktycznie jak Handbrake'a się odpala, to wiesz. Znaczy, może być tak, że Handbrake dostanie update, i zostanie przepisany i będzie wszystko okej, no jakby spokojnie. Także ja naprawdę to nie jest to, że ja narzekam na ten komputer, tylko śmieję się bardziej z tego, że wiesz... Ale to jest bardzo niektóre... interesujące, bo ja... No. Ja dla mnie jest to szokujące. A jest, chcę powiedzieć, że jest w becie. A, no widzisz. No to znaczy, że za chwilę będzie, także z zero problemu. Nie ma alternatywy dla tego handbrake'a jakby co? No pewnie są jakieś drogie, tam, wiesz, ale ja bardzo lubię właśnie... Są droższe niż MacBook iMac Pro. Nie, no kompresor jest bardzo drogi na przykład. No to jest akurat część, to jest Apple'owski kompresor, ale to jest jakby coś, co by... On kosztuje 50... $50 kosztuje na przykład. W teorii mógłbym wykorzystywać do jakby tego samego zadania Adobe Media Encoder. Tylko nie umiem. Rozumiem, oczywiście. Okay. W sensie ja nie wiem do końca, jak zrobić to tak, jak w Handbrake'u, bo w Handbrake'u jest prosta sytuacja. Wrzucam pliki, zaznaczam, co ma być na wyjściu, klikam OK i on leci całą kolejkę. Media Encoder jakby sam w sobie no, pewnie też ma taką możliwość, jakoś da się tam wrzucić wejściowe pliki, gdzieś tam zaznaczyć, ale ustawienie outputu byłoby jakby niepotrzebnie skomplikowane. No wiadomo, że tam są jakieś presety i tak dalej, ale nie chcę się w to pakować, bo też Handbrake jest, naprawdę się sprawdza do tego, co ma robić i wiesz, nie ma co tam się spinać. Także spokojnie, bez nerwów, będzie dobrze. Wszystko jest ok, nie ma co tam, wiesz. Ale no taka ja ciekawostka mam bardziej, ja mam że to też się da zrobić. Ja mam codzienne refleksje, jeśli chodzi o MacBooka mojego, że to jest najlepszy komputer, z jakiego korzystałem za każdym razem, codziennie, naprawdę. Siedzę teraz, dzisiaj sobie siedzę, robię sobie karty, bawię się, w sensie, wiesz, skanuję sobie karty do kolekcji. Spędziłem 3 godziny i zginęło mi 6% baterii z MacBooka, nie? Tak, jestem zachwycony. Niesamowite to jest. I jakby on jest, no teraz jest trochę ciepły z racji tego, że ten OBS Ninja to jest w ogóle takie gunwo, które naprawdę rozgrzewa komputer bardzo mocno, ale poza tym to on sobie wspaniale radzi. To jest naprawdę, rzadko kiedy on jest gorący, naprawdę, rzadko kiedy on jest gorący. No ja gram jeszcze w tego, w Magica to też się robi ciepły.
Okay, no, ale to wracając jeszcze tylko do tego tematu, do którego tu przyszliśmy. Podejrzewam, że te feature'y, które Apple wyciął akurat w kontekście Intela, one myślę, że niektóre z nich faktycznie mogły być jakby winą są właśnie, że Neural Engine, ale z drugiej strony mówmy się, czy mapy nie mogą wyświetlać globusa 3D na Intelach, bo to jest naprawdę tak super skomplikowane, bo to jest jedna z tych rzeczy, no nie? No, może... No może te karty graficzne w Intelach, które były pakowane szczególnie do MacBooków, nie? No. W ogóle Monterey wyciął... Google ten, jak to się nazywało? Earth, tak? Może na starych komputerach działało, no właśnie, i też jest trójwymiarowym globusem. Właśnie dlatego mówię, no nie? Ale wracając do tego, o ile iOS 15 nie wyciął żadnych urządzeń, czyli te, które miały iOS 14 i 13, swoją drogą, iOS 15 również będą miały. Ja mam tutaj w tym momencie w ogóle urządzonko, by the way, z iOS 15. I to o tyle Monterey wyciął już troszeczkę urządzeń z Maców, nie? Więc to jest taka rzecz. Ja myślę, że to będzie postępować, bo wiesz, Intel będzie bardzo ciążył Apple'owi teraz przez te wszystkie lata i podejrzewam, że wiesz, no jednak muszą zachować jakąś ciągłość, więc będą wspierać cały czas te Maci z intelowskimi procesorami, ale no pytanie jak długo, bo przyjdzie taki dzień, w którym powiedzą okej, okay, ale wiecie co, no nowa wersja systemu nie pojawi się na Macach z Intelami. To może być kwestia, wiesz, za 5 lat czy za 10 nawet, ale myślę, że ten dzień nadejdzie, bo po prostu no, będzie im to ciążyć bardzo, bardzo. To jest, wiesz, taka kula, którą trzeba uciągnąć. To jest troszeczkę, wiem, że teraz będą się ze mnie śmiać, ale to jest trochę jak z Androidem. Nie? W sensie, że no, musisz pamiętać, że nie każdy robi update'y, musisz pamiętać, że nie każdy ma dobry telefon, więc te Androidy też, wiesz, no, nie jest tak, że wspierają absolutnie wszystkie telefony, które wyszły. No, nie ma takiej opcji. I po prostu jest tak, że jest jakiś tam cykl życia, telefon dostaje tam ostatni update po x latach bycia na rynku i koniec. No i nic więcej się tam nie wydarzy. Więc tutaj myślę, że będzie podobnie. Prawdopodobnie czas będzie rzeczywiście dłuższy, ale generalnie no, przyjdzie taki moment, że trzeba będzie się pożegnać z Intelami, a po prostu zostaną na starej wersji. Ja myślę, że ten moment pożegnania z Intelami dla osób, które korzystają z urządzeń, w sensie, że które nie muszą korzystać z Intela, no bo wiadomo, czasami musisz, no to jest taki moment, że warto przeskoczyć na M1, nie? Coraz bardziej warto przeskoczyć na M1. No to wiesz, to Apple'owi na tym bardzo oczywiście zależy, żebyście wszyscy przeskoczyli. Oczywiście. To jest no, oczywiste. Ale jest jedna ciekawostka i ciekawy jestem, czy to się pojawi też w macOSie, ponieważ w iOSie 15 właśnie jest zupełnie nowa rzecz, to znaczy będzie można instalować tylko łatki bezpieczeństwa bez konieczności instalacji całego nowego systemu. Czyli jakby to raczej dotyczy iOS-a 16 okay. Już później, ale będzie taka opcja, że jakby jeżeli nie jesteś gotowy na zmianę całego systemu, ale jednak chcesz utrzymać bezpieczeństwo swojego telefonu, to będziesz mógł zainstalować tylko łatki bezpieczeństwa, niekoniecznie instalując iOS 16. Gdyby była taka opcja, że przeniosą to rozwiązanie na macOS, no to wiesz, to tutaj by było ciekawie, bo wtedy intelowskie mogłyby nadal dostawać teoretycznie łatki bezpieczeństwa, ale Apple mogłoby powiedzieć, że no sorry, ale nowy system i nowe funkcje, które w tym systemie chcemy wprowadzić, nie będą dostępne dla Inteli, ale utrzymujemy jakby bezpieczeństwo naszych użytkowników jest tutaj, wiesz, najważniejsze, dlatego macie cały czas to wsparcie. I myślę, że to by był dobry pomysł, w sensie do tych intelowskich Maców na świecie jest bardzo dużo i wiesz, możemy mówić sobie tam indywidualni użytkownicy, to jest jedno, ale wiesz, to są całe firmy, które mają
wszystkie komputery Macowe, ileś set czy ileś tysięcy komputerów Macowych, które wszystkie są na Intelu, to wiesz, wymiana ich wszystkich na M1 to nie, no jasne. Już nie jest takie jasne, hopszyk. Jasne, jasne. No to w mojej pracy też by nikt mi przecież nie wymieniał nagle po roku, bo się pojawił nowy procesor, nie? No, ale polecam. W sensie, kurczę, naprawdę polecam, bo to są bardzo dobre... M1 jest najlepszym komputerem, jaki miałem, period, nie? W dalszym ciągu to potwierdzam. Nie, no, to absolutnie też się z tym zgadzam, że to naprawdę jest wspaniałe. Hmm. Szczególnie, kurczę, te strony internetowe się tak szybko ładują, że to się... Mówiłem ci od początku, powiedziałem ci, jak przyszedł, że powiedziałem ci, że no to... Tego na Safari, nie? Na innych przeglądarkach nie działa. Tak, działa oczywiście. Dobrze. No ale ja akurat korzystam. No ja akurat z Safari musiałem przestać korzystać, bo zaczęło jakoś... Ja mam sporo zakładek przypiętych i teraz tak, Brave zjada bardzo dużo RAMu versus Safari, ale nie przeładowuje mi stron, a Safari miało tak, że mam przypiętych sporo stron i one się przeładowują regularnie, a ja tego nie chcę. Ale on chce, żebyś miał najświeższe, najświeższe dane. Szczególnie przeładowują się na przykład bardzo często i z takim małym paseczkiem na górze, który mogę zamknąć, gdzie jest napisane ta strona, zużywa bardzo dużo pamięci. I ja mówię, no dobra, w sensie ja wiem, że ona zużywa dużo pamięci, ale ja akurat potrzebuję, żeby ona tutaj była przypięta, nie? A czy jakich tych stron tak korzystasz? A wiesz, Google Mail, kalendarz. Pornhub? Nie, w sensie serio. Google kalendarz? Nie korzystasz z tej aplikacji kalendarzowej? Korzystam z aplikacji kalendarzowej, natomiast mam kalendarz tylko firmowy odpalony jako zakładka w przeglądarce. Mam go też oczywiście w aplikacji, ale chodzi o to, że tam ja tam często tworzę wydarzenia, do których dodaję linki Google Meetowe i tak dalej, więc dużo łatwiej mi się to robi z widoku kalendarza w przeglądarce, plus no to jest tylko kalendarz firmowy, a mam, więc wiesz, jak mam prywatne rzeczy, to ich nie widzę tam, więc jest spoko. No i to dobrze, ale to znaczy, bo to jest, dla mnie ty jesteś fascynujący przez to, że ty masz tych zakładek tak Teraz już mam bardzo mało. Jestem przykładem człowieka, który ma bardzo mało zakładek. Proszę bardzo. Jak będę musiał to pobierać na dysk, to nie będę oglądać. Wysyłam zdjęcie swojej przeglądarki, która ma zakładek 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Okej. No. Z czego pragnę zaznaczyć, że te wszystkie zakładki oprócz OBS Ninja są zakładkami, które są przypięte. Jest tam forum, moje gry, mam tam Coinbase, Twitter, Fastmail, mój mail firmowy i mój kalendarz firmowy, do tego Nozbe Teams. I po co to jest przypięte? A ten mail to jest taki, że on jest taki fest? Fastmail, no jest fest, dobry, taki mocny, hopie. Taki jest, jak wchodzę tam rychtować, nie? To gryfnie. To fest szybko Fest szybko idzie. Gryfnie się działa. Co to, Andrzejku, chciałeś powiedzieć? Ale masz to przypięte, bo jak chcesz na przykład sprawdzić maila, to z paska zakładek nie korzystasz? Czemu nie? Jakiego z paska zakładek? No to czy to jest paska, no pasek zakładek, to się nazywa. On zajmuje miejsce, Andrzej. No dobrze, no ale to i tak korzystasz tylko z tych 13 rzeczy naraz. No tak. I takie masz w pasku zakładek, więc jak chcesz to wchodzić, to na co naciśniesz, czy nie? Nie wiem, jakoś tak przywykłem do tego, że tam po prostu sobie jest i bo interfejs fastmailowy jest naprawdę szybki. I lubię sobie tam faktycznie maile odpisywać i tak dalej, więc to... Fajnie, że ludzie są inni wszyscy, nie? No. Tak, ostatnio zdałem sobie z tego sprawę, że to jest fascynujące, jak bardzo się wszyscy różnimy, mimo tego, że jesteśmy w wielu miejscach podobnie. Wspaniałe. Ja myślę, że to jest takie hasło, z którym możemy naszych słuchaczy zostawić. Że wszyscy jesteśmy inni. Wszyscy jesteśmy różni i to jest takie wspaniałe, bo możemy się od siebie takich rzeczy różnych nauczyć. After all. No. A ja chciałem tylko zadać słuchaczom naszym pytanie, czy doświadczyli, jakby mogli odpisać, czy doświadczyli wielkiej awarii internetu zeszłego tygodnia z Fastly na chmurze odliczeniowej, gdzie padł Guardian, Times,
Reddit, Spotify, Twitch, strony rządowe Wielkiej Brytanii, to ciekawe, HBO Max, Shopify. To bardziej internet zachodnioeuropejski i amerykański dostał, bo w Polsce to raczej nawet te lokalne oddziały niespecjalnie na tym cierpiały, ale właśnie ciekawi mnie, czy ktoś miał problem z dostępnością jakoś, bo ja w ogóle nie zauważyłem tego. Bo mi nie działały niektóre rzeczy. Ale w sensie, że na coś wszedłeś i mówisz, oha? No, Spotify mi nie chciało się ładować oraz coś miałem, jakaś usługa była taka, że miała jakieś takie ewidentne, że się CSS nie ładował. Okay. Ale to może było, wiesz, bo może trzymali CSS w dziwnym miejscu, czy coś takiego. Okay. Bo to mnie zaciekawiło, że takie rzeczy się dzieją i widziałem już jakieś tam, wiecie... Andrzej, nie wiem, czy pamiętasz ten moment, jak Cloudflare padł w pewnym wyparował cały prawie internet. Ale nie, właśnie... Amazon też... Tak. Ładnie tam. Tak, tak, tak. Kichnął raz i też były problemy duże. Ale właśnie to jest w kontekście takim, że widziałem te przewidywania, że Boże, takie nigdy się nie powinny zdarzyć takie rzeczy, powinniśmy mieć jakieś tam backupy i tak dalej, i tak dalej. I ja rozumiem, jeśli coś jest super wrażliwe, ale no fajnie, że jest ciągły dostęp do sieci i tak dalej, ale no, taka wizja tego, że musimy mieć wszystko tak pozabezpieczone, żeby to się nigdy nie powtórzyło, wydaje mi się nierealistyczne to raz, a dwa, że wysiłek nawet, który byśmy musieli to włożyć, żeby każdy mógł skorzystać z Spotify przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku zawsze, niezależnie od sytuacji na świecie i tego, co się zdarzy, chociażby w firmie, tutaj w tym przypadku cały czas mówimy o Fastly, jest jakimś chyba trochę za daleko idące, ale to już tylko moja prywatna opinia. Widzę, że Andrzej tutaj chciałbyś dać internetowi wytchnąć, żeby sobie chłop mógł odpocząć. Nie, no tylko wiesz, no, nie robię dramatu z tego, że no, coś się czasem zepsuje, nie? No tak. Trzeba poczekać. Nie, no problem to się chyba wpisane w internet. Problem się chyba robi wtedy, kiedy krytyczne usługi padają. No, to oczywiście. Bo są zabezpieczone przez usługę, która padła, nie? No tak, tak jak zawsze to jest właśnie Cloudflare, że to jest usługa, która służy do tego, żebyś zabezpieczył swoją stronę przed padnięciem, ale jeśli padnie strona Cloudflare, no to jakby ta flag, nie? Jest forum na przykład padło raz przez Cloudflare'a. Nic nie mogliśmy zrobić. Nie? Teraz mówimy o tym, że rządowe brytyjskie strony padły, to już jest dla mnie coś takiego, co raczej się nie powinno zdarzać, nie? Zresztą jak sobie z tym poradzić, nie? Nie wiem. Znaczy, no to wiesz, to pytanie, dlaczego rząd korzysta, wiesz, z tego typu rozwiązań, jak ich chmura akurat. To są industry standards, nie? Jakby, no wiesz, w sensie jakby... No tak, właśnie o to chodzi. Nie masz za dużego wyboru. CDN-ów nie jest aż tak dużo na przykład, nie? I właśnie to też pokazuje, że lista klientów, którą tutaj masz, jest na tyle imponująca, że to też nie jest przypadek, nie? Że oni korzystają z takich rozwiązań. Nie, no jasne, oczywiście, że tak. Ale nasze te mObywatel czy ePUAPy, no to ja nie wiem, na czym to stoi. Na nazwa.pl, więc na pewno nigdy nie padną. I wiesz, dlaczego na nazwa.pl? Dlatego, że bo oni chcieli to kiedyś przenieść, ale musieliby wysłać papierowy dokument, więc stwierdzili, tak, nie chciało się nikomu. Że nie będą tego robić i będą płacić za shared hosting 344 zł na rok. Nazwa.pl powinna po prostu spłonąć, naprawdę. Ale ty... Naprawdę, nie wiem, jak można robić takie praktyki i że to jest w ogóle legalne do dzisiaj, że oni wymagają od ciebie wysłania fizycznego papierka, żeby wynieść domenę od nich. To jest absurd, to powinno po prostu, oni naprawdę powinni siedzieć we więzieniu wszyscy. Na pewno. Naprawdę, to jest moja opinia również. Naprawdę, tylko focha z takich dużych. Dobrze, i wszyscy jesteśmy inni, każdy jest różny, muzyka przeciwko rasizmowi, by kiedyś, każdy inni, wszyscy... Każdy inny, wszyscy równi. Tak, to było coś takiego właśnie, kiedyś były takie naszywki i się miało plecak kostkę, taką wojskowo, i na nią się nalepiało takie... To metale nosili, ale ja nie wiem, bo ja byłem hip-hopowcem. Ja miałem naszywki różne, miałem właśnie muzykę przeciwko rasizmowi, miałem chyba Farben, Leire. Miałem chyba Zabili mi żółwia na naszywki i nie wiem, czy nie miałem takiej hardkorowego zespołu Happy Set też naszywki. Jak się przynajmniej wydaje. Czy tegoś takim mocne dźwięki, rockowe brzmienia. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za ten odcinek. Słyszymy się oczywiście za tydzień i w After Darku za chwilkę.
Tak. Bawcie się dobrze, bądźcie grzeczni i już niedługo się słyszymy znowu. Do widzenia. Bye. Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety. Bu, ten odcinek sponsorowany jest przez Nozbe Teams. Zwróciliśmy twoją uwagę, to sprawdź link w opisie odcinka. Pa.